najlepszy mecz, jaki w ogóle widziałem w Polsce. I to chcę powiedzieć do ludzi młodych, którzy już nie pamiętają takiego spotkania, ale najlepszym meczem, jaki widziałem, to był finał Pucharu Polski. Łódź, 40 tysięcy widzów. Dawne lata, to mało kto już pamięta. Górnik Zabrze, Legia Warszawa. 5-2 dla Górnika Zabrze po kapitalnym meczu. Wspaniała atmosfera. 4 gole Włodzimierza Lubańskiego. W tym jeden strzelony z rzutu wolnego, co jemu rzadko się zdarzało w samo okienko. Mowlik w ogóle był wtedy bezradny. 1 gol Zygfryda Szołtysika dla zwycięzców, ale to był mecz bardzo dramatyczny, wbrew temu, co sugerowałby wynik, bo Legia prowadziła 2-1, miała nawet szansę na zdobycie kolejnego gola. I ja sobie tak właśnie wzdycham. Takich spotkań, więcej. Takich spotkań mamy niestety mało. Ale jest szansa na to, że być może coś się zmieni. No teraz bardzo widowiskowo gra Lech Poznań. Może nawet nie tyle chodzi o piłkarzy, ale to, co się dzieje na stadionie, co tworzą i kibice, i piłkarze, no to rzeczywiście Lech tutaj odskakuje.